Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki. Dzisiaj przychodzę do Was z taką krótką pogadanką na temat książki Gikerella Ashley Poston. Książki, która wydaje mi się ostatnio robi furorę na Bookstagramie i na Booktubie chyba też, chociaż właściwie nie, na Booktubie nie widziałam zbyt wielu recenzji tej książki. Niemniej jednak, jeżeli macie ochotę posłuchać tego, co mam do powiedzenia na temat Gikerelli, to serdecznie zapraszam do oglądania tego filmu. Don't worry about me, I'll be just fine. Gikerelle kupiłam przedpremierowo na krakowskich targach książki i niemal od razu zabrałam się za czytanie, bo czułam, że to będzie historia, która naprawdę bardzo mi się spodoba. Nie tylko dlatego, że ja uwielbiam wszelkie retellingi Kopciuszka, głównie chyba jednak filmowe, bo jeżeli chodzi o książki, to czytałam tylko Cinder i Cinder akurat była taka, powiedzmy, przeciętna. Nie była to moja ulubiona książka. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, to oglądałam chyba, może nie wszystkie, bo ich pewnie jest mnóstwo, ale większość tych bardziej znanych oglądałam. Ale ten z Hilary Duff i tym aktorem, który grał Tristana w Gilmore Girls, jest moim absolutnie ulubionym retellingiem filmowym Kopciuszka. Natomiast jeżeli chodzi o Gikerelle, czyli o książkowy retelling, to skupmy się może przez chwilkę na tej przepięknej okładce. Jest to okładka oryginalna, to znaczy wydawnictwo zdecydowało się zachować oryginalną okładkę. To jest fantastyczne, bo ta okładka jest piękna. Oczywiście ja zawsze ubolewam nad tym, że polskie wydania nie są tak piękne jak te amerykańskie, to znaczy one zawsze są w twardej oprawie i z obwolutą i to wygląda po prostu przepięknie. No niestety my dostaliśmy miękką oprawę, ale na szczęście ze skrzydełkami, więc jest w porządku, ta okładka jest prześliczna, tutaj się tak fantastycznie mieni ten tytuł. Także naprawdę bardzo mi się to podoba. Musiałam zwrócić na to uwagę przed rozpoczęciem tego filmu, bo naprawdę zachwycałam się nią od samego początku, od kiedy tylko zobaczyłam ją po raz pierwszy. Natomiast przechodząc już do samej historii, to oczywiście Gikerella jest retellingiem Kopciuszka, jak to wynika już z samego tytułu, natomiast jest to opowieść o Kopciuszku, który był geekiem, tak jak głosi podtytuł. No i faktycznie wszystko się w tym punkcie zgadza. Mamy tutaj główną bohaterkę L, która jest nastolatką wychowującą się z macochą i dwoma przyrodnimi siostrami. Rzecz, która ją wyróżnia, to przynależność do fandomu serialu Starfield, do którego miłość zaszczepili w niej jeszcze rodzice. I właśnie po śmierci ojca Starfield jest niejako taką rzeczą, która łączy L z tymi wspomnieniami o rodzicach, która trzyma ją przy, nazwijmy to, przy życiu, w cudzysłowie oczywiście. Bo sytuacja, w której się znalazła, czyli śmierć obojga rodziców oraz wychowywanie się z macochą, która traktuje ją bardziej jak służbę niż jak członka rodziny, jest oczywiście nie do pozazdroszczenia i właśnie Starfield jest dla niej taką ucieczką od rzeczywistości. Akcja tej książki rozpoczyna się w momencie, gdy ogłoszona zostaje obsada do filmu, który ma powstać właśnie na podstawie tego serialu science fiction. Starfield to w ogóle jest takie połączenie Star Treka i Gwiezdnych Wojen. Akcja oczywiście rozgrywa się w kosmosie. No i po latach postanowiono odtworzyć ten serial, tym razem w wersji filmowej, na wielkim ekranie. Jest to oczywiście wielkie wydarzenie dla całego fandomu. Wszyscy z niecierpliwieniem oczekują na ogłoszenie obsady. I kiedy to się staje, Elle jest bardzo, bardzo niezadowolona, jeżeli chodzi o wybór głównego aktora, który ma zagrać główną postać, czyli księcia Carmidora, ponieważ na odtwórcę tej roli wybrany zostaje bożyszczy nastolatek Darien Freeman. Jest to chłopak, który gra w takim serialu dla nastolatek. Nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, jak ten serial za bardzo się nazywa, tutaj chyba nie ma na okładce wspomniane. Ale właśnie fanką tego aktora są m.in. siostry przyrodnie Elle, dla której sam ten fakt mówi wystarczająco wiele, no i nie może przeżyć tego, czy to właśnie Darien wcieli się w rolę jej ukochanego księcia Carmidora, ponieważ uważa, że po pierwsze Darien nie ma pojęcia o serialu i w związku z tym nie będzie w stanie wcielić się odpowiednio w postać księcia Carmidora, a po drugie, że wybór właśnie tego aktora na odtwórcę głównej roli sprawi, że nagle Starfield zaczną interesować się osoby pokroju jej sióstr przyrodnich, czyli tacy fałszywi fani. Nie wiem czemu, ale streszczenie fabuły tej książki i w ogóle opowiedzenie o niej naprawdę sprawia mi problem. Może dlatego, że to nie jest książka z gatunku, po który ja często sięgam. Jak pewnie mogliście zauważyć, na moim kanale raczej mało jest takich powieści typowo młodzieżowych, takich lekkich i przyjemnych. I też nie do końca wiem, w jaki sposób o nich opowiadać. Natomiast bardzo chcę Wam powiedzieć o tej książce, bo wywarła ona na mnie niesamowite wrażenie. Bardzo dobrze się przy niej bawiłam, fantastycznie spędziłam przy niej czas. I jest to jedna z niewielu książek młodzieżowych, które wywoływały tak duży uśmiech na mojej twarzy podczas czytania. Dlatego właśnie zdecydowałam się nagrać ten film i w kilku słowach opowiedzieć Wam o moich odczuciach. Umówmy się, nie jest to historia oryginalna, no bo jednak jest to storytelling Kopciuszka, który opiera się na bardzo, bardzo dobrze znanych schematach. To znaczy mamy tutaj główną bohaterkę, którą wychowuje macocha i przyrodnie siostry. Mamy zaczarowaną karocę, to znaczy w tym przypadku jest to food truck, który nazywa się Magiczna Dynia, w którym Elle pracuje. Jest to food truck, który specjalizuje się w daniach wegańskich, głównie na bazie dyni. No i oczywiście mamy też wróżkę chrzestną, w tym przypadku jest to Sage, czyli przyjaciółka Elle, która pomaga jej w uszyciu kostiumu na konkurs cosplayowy, a ostatecznie także dowozi ją na miejsce. Aby Kopciuszek był prawdziwym Kopciuszkiem, musi oczywiście odbyć się bal i tutaj taki bal również się odbywa. W pewnym momencie Elle gubi nawet pantofelek, także tych motywów zaczerpniętych właśnie z Kopciuszka jest tutaj naprawdę mnóstwo. Więc ta historia nie będzie zaskakująca. Ona od początku wiadomo, do czego zmierza, mniej więcej wiadomo, jaki będzie przebieg, ale jest tak nowoczesna i wsadzona w tak zupełnie nową formę, że naprawdę czytało się to fantastycznie. W ogóle wydaje mi się, że Kopciuszek jest jedną z tych historii,
o których można czytać, czy można je oglądać tak naprawdę w kółko i one się chyba do końca nie znudzą, bo jednak jest to taki manifest zwycięstwa dobra nad złem. Taka historia ku pokrzepieniu serc, nazwijmy to. No i właśnie nie inaczej było w przypadku Ghicarelli. No a właśnie tym, co stanowi o sile Ghicarelli, jest fandom, to znaczy to, jak bardzo ta książka trafi do współczesnego czytelnika, bo myślę, że z Elle, z główną bohaterką, każdy z nas będzie w stanie się utożsamić. Myślę, że każdy z nas, tym bardziej jeżeli chodzi o tą społeczność czytającą książki, przynajmniej raz przeżył coś takiego, że wyczekiwał ekranizacji swojej ukochanej książki i obsada, która została ogłoszona, nie do końca przypadła mu do gustu. Jeżeli chodzi o fandomy, to jedynym fandomem, do którego ja należę, jest Harry Potter, to znaczy mogę nazwać się Potterheadem, chociaż też nie mogę nazwać się aż taką fanką, jaką jest Elle, bo wydaje mi się, że ja po prostu w nic nie umiem się aż tak mocno zaangażować, w jak bardzo Elle była zaangażowana w Starfield i trochę żałuję, bo naprawdę chciałabym poczuć taką atmosferę, chciałabym poczuć takie emocje, jakie towarzyszyły jej przez całą książkę. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o Harry'ego Pottera, ta koszulka na tym filmie dzisiejszym nie jest przypadkowa, to jest właśnie ten fandom, z którym ja bym się utożsamiła. Ale już odchodząc całkowicie od tego, bo to była tylko taka malutka dygresja, myślę, że każdy będzie w stanie znaleźć tutaj coś dla siebie. Każdy, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie nastolatków, czyli jakby nie było docelowych odbiorców tej książki. Każdy z Was, bo ja niestety już nastolatką nie jestem, odnajdzie w tej książce kawałek siebie i zrozumie to, co przeżywała Elle. Właśnie jeżeli chodzi o miłość do jakiegoś serialu, czy filmu, czy książki, czy czegokolwiek innego. Oczywiście bardzo ważny w tej książce jest romans. Romans pomiędzy Kopciuszkiem a księciem z bajki, to znaczy tutaj oczywiście pomiędzy Elle a Darienem. Oni na początku zaczynają ze sobą pisać SMS-y. Nie będę zagłębiać się w to, jak do tego doszło, ale nie wiedzą, kim są. To znaczy, Elle nie ma pojęcia, że wymienia wiadomości z mężczyzną, który gra rolę księcia Kamindora i którego tak bardzo obsmarowała na swoim blogu, natomiast Darien nie ma pojęcia, że rozmawia z osobą, która ma taką opinię na jego temat. Także jest to bardzo ciekawe i jeżeli chodzi właśnie o ten romans, to jest to naprawdę bardzo, bardzo przyjemny wątek romansowy, to znaczy te dialogi nie bolą w oczy, bo często w książkach tego typu tak się zdarza, że romans jest przedstawiony w tragiczny sposób, dialogi między bohaterami są po prostu koszmarne. Tutaj tego na szczęście nie ma, co jest fantastyczne, bo naprawdę one są czasami zabawne. Wiadomo, nadal to nie jest rzecz wybitna, nadal to nie są jakieś wyżyny literackie, ale ten romans jest naprawdę bardzo przyjemny i nie razi w oczy, co dla mnie było najważniejsze, bo z tym mam często problemy, jeżeli chodzi o książki młodzieżowe. Bardzo ważne tutaj jest także to, że ta książka w pewnym momencie porusza wątek LGBT. Nie chcę dokładnie się w to zagłębiać, bo uważam, że byłby to w pewnym sensie spoiler do całej historii, bo jest to jednak rzecz, która mnie zaskoczyła w tej książce, jedna z niewielu zresztą. Także nie będę się tutaj w to zagłębiać, natomiast warto wiedzieć, że taki wątek również się tutaj pojawia, także jeżeli interesujecie się tą tematyką, wiem, że sporo osób lubi czytać takie książki, to w Ghicarelli też to znajdziecie. I właściwie to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć na temat Ghicarelli Ashley Poston. Jest to książka naprawdę niesamowicie urocza, bardzo przyjemnie się ją czyta. Taka w sam raz na dosłownie dwa wieczory, bo myślę, że ją połkniecie bardzo szybko. Ja nie mogłam się od niej oderwać. Potrzebowałam takiej książki, wiecie, takiej naprawdę relaksującej, przy której nie musiałabym za dużo myśleć, ale przy której świetnie bym się bawiła. I właśnie to otrzymałam i myślę, że kiedyś sobie jeszcze do niej wrócę, bo naprawdę jest to jedna z niewielu książek młodzieżowych, które tak bardzo mi się spodobały. Tak jak mówię, nie nastawiajcie się tutaj na nic zaskakującego, bo wszystkie motywy na pewno będziecie znać. To jest jednak retelling, więc te schematy tutaj są i nie da się ich uniknąć. Ale w przypadku takiej książki, książek takiego rodzaju, można to wybaczyć i po prostu czerpać przyjemność z czytania samej tej historii. Dajcie znać, czy udało Wam się już przeczytać Ghicarelle, bo ta książka, tak jak wspomniałam na początku, była ostatnio bardzo, bardzo popularna, także pewnie duża część z Was miała okazję już ją czytać. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie mi znać, co myślicie o tej książce, a ja oczywiście dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, który mam wrażenie jest bardzo chaotyczny do końca. Zapraszam Was na swojego Instagrama, Facebooka, na grupę na Facebooku, czyli Literackie Sezonki. I to chyba tyle. Do zobaczenia następnym razem. Cześć! So much love.